Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku GTA. No i dobra, jesteśmy na nowym mieszkaniu. Gdzie to w ogóle jest zejście? Mam chyba tam na dole. Myślę, że dzisiaj... O kurczę, coś to mam. Myślę, że dzisiaj pojedziemy sobie do Bruce'ego. Wykonamy dla niego jakąś misję. I dopiero pomyślimy sobie, co dalej. Może jakaś laseczka odpisze? Bo mówiliście, że dla Bruce'ego, jak będziemy wykonywać misję, to któraś powinna odpisać. Tak więc jedźmy. Kurczę, jak ja mam tutaj głośno. Dobra. O, to jest lepiej. Miód malina dla uszu. Dobra. Troszkę, że tak do Bruce'ego jest daleko, bo mamy kawał drogi. Tak naprawdę, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Podejrzewam, że nie będzie, w zasadzie no podejrzewam, nie grałem w GTA, nigdy go nie przeszedłem tak naprawdę, mówiąc, nie było jakoś kiedy, o Jezus, nie było jakoś nigdy czasu na to. I mam nadzieję, że nie będzie tak, że któregoś pięknego dnia, jak już będziemy mieć dostęp do wszystkich części miasta, to będziemy musieli jeździć z jednej wyspy na drugą, żeby coś załatwić. To wtedy będzie troszeczkę gorzej i więcej jeżdżenia automatycznie. Ale... Ej, pieprzony taksówkarz. Dobra, ciekawe jaką ma misję dla nas Bruce'i. Pasuje nam też po tej misji, jak wykonamy dla Bruce'ego. Pasuje... No jebany skurczy byk. Jak wykonamy sobie misję dla Bruce'ego, to... pojedziemy do kafejki internetowej, zobaczymy, czy przypadkiem któraś... któraś laseczka nie odpisała. Zobaczymy. A może akurat. Jest tutaj, ajajaj, bym przejechał. Dobrze. Teraz tutaj. Czy to w ogóle Bruce'i? Dimitri dzwoni. Nie, do Dimitri ja teraz nie... Niech sobie dzwoni. Wrobił nas w ciula, więc jest z pieprza, ale jeszcze wiem, że zadzwoni. Ale pierw Bruce'i. Kurczę, ja ładnie rozwalę ten samochód. Już jest jeszcze rozjebany. I tu Jacob? Ło, nadal ja zdenerwowany jestem na... Okej. Mamy się nie wychylać, a my jedziemy do Bruce'ego. Spoko, damy radę, będzie dobrze. Ameryka i w ogóle i te sprawy. Hemoglobina. Oglądałem ostatnio ten filmik, ja pierdolę. Ej, Jesus Christ, widzicie, zagadałem się z wami i przejechałem Bruce'ego. Dokładnie. Istnieje dobry komentarz do tego, co przed chwilą się wydarzyło. Shit! Nie ma tak się zagadać z wami i jechać dalej. Dobra. Uuu, ładne autko, ładne. Hey. Hello? I'm busy! I said hello! Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey! Some fucking Polack asshole for you! Pleasure to meet you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry. To nie Polak, gentleman. LOL. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again?
enough, man! Enough! Fuck me, man! You'll be alright, huh? Oh, that's some Red Army shit, serious! You gotta show me that one! I'm all about power! Come on, touch my bench, man! No, thank you. Rock hard! I bench 450, I'm an animal! Yeah. Oh, shit, no shit, what are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help, and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was and a queer, that guy would be in trouble, you know what I mean? Oh, let him know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, all right? Okay. All right now, Nikki, listen up. I know you guys need money, bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal the police car, get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Oh my god. Dziwny kolor. Czy co, mamy zwinąć radiowóz, tak? Kurwa! Mamy radiowóz. Teraz trzeba gdzieś spierdzielić, żeby zgubić milicję. Zabiliśmy dwóch policjantów, mamy pościg na trzy gwiazdki, więc całkiem spory. To mam nadzieję, że sobie ogólnie damy radę. Mam nadzieję. Trzy gwiazdki to już nie przelewki. Dobra, uwaga, to byśmy tutaj się zaszyli. Powinno zaraz ustać, jest ustało. Że troszeczkę rozwalony. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Wejdź do komputera policji. Okej, przeszukaj bazę danych, aby dowiedzieć się, gdzie mieszka Lely. Jak to było? Relevis? Chyba tak. Dobra, nie pamiętam, jak on się zwał. Mogę to ci sprawdzić? Lyle Rivas. Co mi się ujebało? Lyle Rivas, okej. Lyle. Rivas, tak? Jest. Okej, miejsce przebywania Brukar. Poszukiwania za przemyt narkotyków. Enter, lokalizuj. Miejsce zostało przeniesione na radar, okej. Jeżdżę do domu Rivasa. Spieprzaj. Mają normalnie nazwiska strasznie zrypane. Brud. Daleko to jest w ogóle na mapie? W zasadzie blisko.
W zasadzie blisko, więc może będzie dobrze. Okej. No co, mamy go aresztować, czy co? Się wydaje, że raczej jakiś łomot spuścić. Dobrze, tędy. Ups. Fuck me. Chciałabyś. No kurczę, wysiadaj. Chyba tutaj. Jep. Co, za pokami on nam pięknie ładnie otworzy. Lyle Revis, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. Kurwa. Jebaka syberyjska ruszyła samochodem. Dobra, no to mamy pościg. Kurka, nie mam tego, a mój już lol. Niedobrze, niedobrze. Gonimy go, gonimy go, gonimy! Dobrze. To auto nie jedzie. Jobaka! No dobra. Dobrze. Kurde, niego tam zblokują trochę. No patrz, patrz, nie dogoni go. Jop, twoja mać normalnie rosyjska. Come on. Fuck. Jeszcze policja. Szlak. No dogoń, żeż go, dogoń! No żałuję teraz, że tu nie mamy żadnego ammo w pistolecie. Kurde, już go prawie mieliśmy. Okej. Nie myślałem, że skończy na tym. Pod kołami samochodu. You should not worry about Revis anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money you pay. Okay. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce. Ice cold, man. I love it. There'll be some more work when you need it. Okay. Dobra, no to u Brucey'ego mamy załatwione. Teraz pozwoli nam podjechać do tej kafejki internetowej i zobaczyć może nam jakaś odpisała. Tylko jedna
jedna misja i to tak trochę banalna, jeżeli chodzi o Bruce'ego. No ale zawsze to coś. Dobra. O, SMS od Bruce'ego. On już jest w Melinie, lol. Dobra, ale to nie teraz. Teraz będzie po prostu kafeja internetowa. Zobaczymy, czy... No, wpadłem jak... No, postaw się na nogi. Dobra. Teraz trzeba spierdzielić policji za niezapłacony raguneczek za przejazd. Jedna gwiazdka to jest takie nic, nie? Znowu SMS od Bruce'ego? Co jest? Aha. Sprawdzę sobie teraz, aby już w radiowozie. Okej, sprawdzę. Dobra, ale pierw kafeja internetowa. Tutaj, dobrze skręciłem. O, shit. Haj, kurczę. Oj, jeszcze się potknęła na mnie, o. O, shit, auto się pali. Nic z niego już nie będą. Sorry, man. Dymitr, zadzwonię, tam zaraz autko wybuchnie. Zahaczy... A nie zdarzyliśmy. Dobra, wysiadaj. Dymitr sobie może dzwonić. Zadzwoni jeszcze raz. Hop! Ja już tego samochodu nie chcę. Odpadła klapa, więc pieprzyć to. Dobra, wejdźmy tutaj. A widzisz, uzależniłem się od internetu. Nico, by the way. Web. O, patrzcie, mam 6 nieprzeczytanych wiadomości. Usuń. Roman. Michel. Dobra. No to też opowiemy. Odpowiemy. Dobra, Brucey. Okej. Oh no. O, to... Dobra, zaraz zobaczymy jeszcze. Klik. Klik. Narara. Ona... To ta nam... Ta nam się odpisała. O, ta jedna. Nie chce nas. Oh my god. Do tej wysłaliśmy, nie? Nie, nie wysłaliśmy. Dobra, to umówimy się z tą. Dobra. Okej. Okay. Jakaś świadomość jeszcze jedna? A, to tak, wiem, dobra, okej, w porządku. To wszystko wiemy. Logout. Come back soon, Nico. No, wrócę może. Dobra, to cóż, mamy dzisiaj szybką misję dla Bruce'ego zaliczoną. Na dzisiaj będzie to wszystko. Dzisiaj jest sobota, wiecie. Trzeba troszeczkę innych rzeczy porobić. Także cóż, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Oczywiście, jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz do dole i trzymajcie się. Pa, pa!